Państwu. Dzisiejszy film zatytułuję może jako komedia, bo sytuacje, jakie się rozgrywają w naszym kraju, to rzeczywiście jest komedia. Dziś jest czwartek, 16 kwietnia i Szumowina, minister od zdrowia, ogłosił, że mamy obowiązek chodzić w maskach. I to tak teraz daje takie pole do popisu przestępcom, bandziorom. Mogą kogoś pobić na ulicy, okraść i policja ich nie jest w stanie rozszyfrować, znaleźć, dlatego że każdy tak samo dziś wygląda. Wszyscy chodzą w maskach. Nic, tylko się śmiać. Albo płakać, jak to woli. Bo można i płakać, i się śmiać. Śmiać się z tych Eskimosów, co chodzą po ulicach, a płakać pod tym względem, że ludzie będą padać jedni na drugich i nie wiadomo, kto to był. No ale skoro wymyśleli ci masoni niskiego stopnia, niskiego szczebla z Warszawy, wymyśleli, że mamy chodzić w maskach, to ja sobie też kupiłem, bo nie dlatego, że chcę się czuć bezpiecznie, bo to jest całkiem inny temat, nie będę dzisiaj o tym dyskutować, ale dlatego, że mnie do sklepu nie wpuszczą, a za chwilę jadę po zakupy, nikt mnie do sklepu nie wpuści bez maski, więc kupiłem sobie, pokażę Państwu, pochwalę się, jaką maskę kupiłem, za chwilę się pochwalę. A zanim się pochwalę, to chcę powiedzieć, przypomnieć słowa ministra, jak on powiedział. Nie będę wklejać tu żadnych linków, bo to było powiedziane w mediach publicznych przez ministra Szumowinę. On nie sprecyzował, jak takie maski mają wyglądać. Jedyne, co powiedział, to, że taka maska nie musi być jakaś oryginalna ze sklepu, prawdziwa taka maska, która nas zabezpieczy, tylko powiedział, że jakakolwiek maska może być. Może być nawet zwykły szal. To ma być coś, co będzie przykrywało nos i usta. Ale nie sprecyzował, jak ma wyglądać, czyli ma być jakakolwiek. Więc pokażę Państwu, jaką ja sobie maskę sprawiłem i za chwilę w niej pojadę do sklepu. Założę ją, żeby to odzwierciedlić, żeby każdy mógł widzieć, co się może zaopatrzyć. Ja kupiłem takie coś. O. Ciężko to chodzi, ale zaraz sobie poradzimy. Tak. Chcę powiedzieć, że ludzi wyglądających na bandziorów będzie więcej. No i zaraz idę na rower i sobie pojadę. Pozdrawiam wszystkich.
jestem. Jadę do sklepu po zakupy, do pocztory. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą, która została nałożona na policjantów i inne służby, żebyśmy w maseczkach chodzili. Minister nie określił, jak mają wyglądać, więc wyglądają, jak wyglądają. Zastanawiam się tylko nad bezpieczeństwem, bo gdy maseczkę założyłem, to szczerze mówiąc, tylko na jedno oko widziałem, to chwilami w ogóle. A jadę rowerem, ja pojadę na szosę, jak ktoś pojedzie, mogę nie zauważyć, może dojść do wypadku. I na to wychodzi, że ten koronawirus ludzi nie zabije, tylko te maseczki, bo one stanowią zagrożenie. Jadę dalej, spróbuję jeszcze w sklepie coś nagrać, chyba że ktoś będzie problemy robił, że nagrywam, no to wyłączę telefon. Nic mi się nie stało, chociaż mogła ta biedia się stać przecież, bo przez maskę słaba widoczność, mógł mnie pieprznąć ktoś na ulicy. No ale pan Szumowina, minister, ten idiota, zdecydował, że mamy chodzić w maskach. Nie określił jednak, jak te maski mają wyglądać, więc każdy kupuje takie, jakie uzna za słuszne. Na jakie go stać, bo ceny się wahają. Ja kupiłem najtańszą, bo na taką było mnie stać. No, Holender, mimo że mam maskę, to i tak mnie czoło swędzi. No ale co, człowiek się weźmie pod rafię, to jeszcze bardziej swędzi. I będzie swędziało, jak ministra Szumowinę, hemoroidy swędzą. Nie będę się na jego temat wypowiadać. Niech każdy sam wnioski wyciągnie, czy to jest dobry pomysł z tymi maskami. Jak z tymi testami oszukanymi, kłamliwymi, zdrowi ludzie się okazują chorzy. Bo debile, idioci jak Duda, Morawiecki, Kaczyński i Szumowina robią z nas idiotów. Nie dajcie się ludzie rolować. Teraz wszyscy jak klauny, albo jak błazny wyglądamy. A oni tylko siedzą i się śmieją, bez masek chodzą po cmentarzach. Zastanówcie się, czy tym debilom, jak Duda debil, czy im wierzyć. Został wyrok śmierci wydany na
tych idiotów niektórych i muszą odpuścić. Dziękuję za wysłuchanie.